Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział 10. Rankiem zjawiła się u nas Damayanti. Sam nie wiedziałem, czy mam na nią patrzeć jak zwycięzca kochanek, czy też jak winowajca, który miał sny bezbożne i sprofanował swe bóstwo. Nie wiedziałem, czy to był sen, czy jawa, bo zwłaszcza tu, w tym kraju, straciłem miarę granicy między urojeniem a rzeczywistością. Zauważyłem, że w ciągu dnia żona Wasiszty długie rozmowy prowadziła z Damayanti i chodziła z nią do świątyni miłości. Co tam robiły, nie wiem, ale spostrzegłem, że Damayanti mię unika. Zbliżyłem się jednak do niej i zapytałem, co to znaczy. Spojrzała na mnie zimno i surowo, jakby była na mnie obrażona. Rozchodzę się z moim mężem Arjuną. Będę mieszkała u pani Gandhari. Tam możesz przyjść i zobaczyć się ze mną. Bądź na zebraniu Czarwaki. Odbywa się ono w jednej sali w okolicy świątyni mądrości. Po co Damayanti powtarzała mi wiadomość o swym rozwodzie, nie rozumiem. Mimo to zacząłem teraz snuć Bóg wie jakie marzenia. I swoją drogą nie wiem, dlaczego mnie ta kobieta unika. Nie mogłem też nie uwzględnić, że realnie czy marzeniowo dała mi ona parę godzin takiego szczęścia i takiej rozkoszy, jakiej nikt i nigdy dać mi nie byłby w stanie. Ściśle biorąc, mógłbym już umrzeć jako ten, co kielich życia wypił do dna. A jednak dzisiaj rano marzyłem, że te czarowne, aromatyczne noce powtarzać się będą jeszcze i jeszcze. Tymczasem była to jedna, jedyna noc cudu i miała się już nigdy nie powtórzyć. Damayanti żywiła jakąś myśl tajemniczą, a tajemnica ta była dla mnie nieprzeniknioną i niedostępną. Czy ją żona Wasiszty znała? Nie wiem. Jakem się później przekonał, istotnie o tym nie wiedziała. Damayanti już dawno złożyła przysięgę tajemną w świątyni słońca, a tutaj, kto przysięgę złożył, tego żadna siła od jej spełnienia wyzwolić nie może. W czasie obiadu rozmawiałem z Wasisztą o zebraniu, które zwołał Czarwaka. Wasiszta był jego przeciwnikiem. Uważał jego działalność za szkodliwą, ale przyznawał mu wysoką inteligencję i uczciwość nieposzlakowaną. A jakże on traktuje swoich przeciwników? Również z najwyższą kurtuazją. Czy go nie przekupiły czasem telury albo Anglicy? Co za pomysł! Ma on swoje zasady, do których zapewne doszedł pracą duchową, a że się z nami nie zgadza, to cóż, tu mają do roboty Anglicy. U nas by go na pewno oskarżono o to, że się zaprzedał jakiejś obcej potencji i 1500 innych plotek puszczono by na niego. Wyznaję, że nie bardzo to rozumiem, bo to przecież nic a nic nie wyjaśnia prawdy. Trzeba tylko dokładnie poznać jego doktrynę, a wtedy można z nią walczyć i nawet ją obalić. Ach, więc wy, chcąc zwalczyć Czarwakę, przede wszystkim dokładnie zapoznajecie się z jego nauką. A jakże można by inaczej? To dla mnie nowość prawdziwa. U nas zwykle nawet zwolennicy jakiejś doktryny czy stronnictwa nie znają dokładnie swego dekalogu, a cóż dopiero, żeby znać i uwzględnić zasady przeciwnika. No, więc jakże z nimi walczą? Bardzo prosto. Stronnictwo A układa sobie jakieś fantastyczne frazesy o stronnictwie B i zwalcza te fantastyczne, oczywiście bardzo głupie i łatwe do obalenia frazesy. I podobnie stronnictwo B walczy ze stronnictwem A. No, ale przecież jakąś dyskusję prowadzą. A niech Bóg broni. Jeżeli na przykład grupa A urządza wiec, to na pewno członkowie grupy B na ten wiec nie przyjdą. A jeżeli przyjdą, to po to, żeby hałasować, gwizdać, przeszkadzać. Panowie A wcale nie chodzą dowiedzieć się, co myśli grupa B i na odwrót. Oni z góry mają siebie nawzajem za ojcobójców, trucicieli, zdrajców ojczyzny, bandytów, złodziei itd. To dziwne. Więc w takim razie nigdy się prawdy nie dowiedzą.
Ale im wcale o prawdę nie chodzi. Każdy ma swoją bardzo mętnie znaną sobie półprawdę, która jest półfałszem i broni tego tumanu. To jest rzecz niezrozumiała dla mnie, ale i to możliwe. Było i u nas coś podobnego. Stary Wiśwamitra mi opowiadał, że po wygnaniu naszych ciemiężców, kiedy Suryavastu na nowo zdobyła niepodległość, takie same walki były i u nas. Chociaż Vasiszta wiedział o moich uczuciach dla Damayanti, a lękam się nawet, że zarówno on, jak i sama Damayanti znała mój sen, to jednak nie miał wcale o nią obawy i spokojnie mówił ze mną o rzeczach postronnych. Tylko żona Vasiszty była w trwodze, że Damayanti, połączywszy się z człowiekiem śmiertelnym, mogłaby spaść do stanu upiornicy. Był to bowiem straszny grzech. Grzech podobny do grzechu Adamowego. Wygnanie z raju. Nie jest wykluczone, że nasi pierwsi rodzice byli to ludzie astralni i że ich wygnanie z Edenu to po prostu materializacja ich ciał astralnych w grubą powłokę ciała ziemskiego. A jednak Damayanti nie upadła w ten sposób. Nie została wygnana z Edenu, nie przybrała swojej fluidycznej tkanki w ciało materialne. Stało się to dzięki tej myśli tajemnej, którą Damayanti ślubowała i która była dla niej ochroną od zguby. Po obiedzie odwiedziłem panią Gandhari, gdzie widziałem Damayanti. Ucałowaliśmy się raz jeszcze pocałunkiem braterskim i, choć mi było na duszy tęskno i żałobnie, nie śmiałem już jej narzucać swoich uczuć ani wyznań, gdyż widziałem, że jest przejęta swoją myślą tajemną, zapewne całkowicie z innego świata. Mieliśmy iść razem na zebranie, zwołane przez Charvakę. Zapowiedział też mowę Tankara oraz Ratanjali, dwaj jego przeciwnicy i, jak to mię w ostatniej chwili pouczono, zamierzała również przemawiać Damayanti. Niewielkie miałem pojęcie o ideach Charvaki, ale wobec tego, że bardzo szanowni ludzie występowali przeciwko niemu, byłem niespokojny, że Damayanti, choć obiecywała z nim walczyć, może się skompromitować. Zapytałem więc ją, czy ma gotowy plan przemówienia. Wyjaśniła mi rzecz w ten sposób, że pewne strony poglądów Charvaki rozumie i wybacza, ale gdyby jego zasady zwyciężyły, to byłby upadek Republiki Słonecznej. Rzecz zupełnie naturalna, że w sercach ludzkich budzi się nostalgia za stanem pierwotnym, że bywają tęsknoty za jakąś rozkoszą, właśnie temu stanowi pierwotnemu dostępną, ale że to nie może być rzecz decydująca, że walka z tą pokusą, owszem, może słońcogrodzian podnieść na wyższy stopień rozwoju duchowego. Poszliśmy razem do sali zebrań. Przyłączył się do nas Vasiszta oraz kilka innych osób. Vishwamitra przybył również. Sala w pobliżu Ministerium Mądrości była dość obszerna i przepełniona publicznością. Było już pod wieczór i zarówno ulice, jak i sala były oświetlone. Nie pamiętam, czym wam wspominał o tutejszym oświetleniu. Jest ono również w związku z centralną maszyną maszyn, która stosownie do potrzeby przerabia wszelkie siły jedne na drugie, elektryczność na światło i tak dalej. Na ulicach, a gościńcach, znajdują się tu słupy, dość wysokie, zakończone kulą przezroczystą. Zarówno słupy, jak kule są z tej samej materii rogowatej, z której tu się wyrabia cegły, wozy i tak dalej. Owóż kula taka, w miarę zapadania zmroku, automatycznie stopniowo rozświetla się sama. W miarę świtania, sama stopniowo gaśnie. Żadnej mechaniki do tego celu nie potrzeba, gdyż z maszyny centralnej płynie energia, która sięga najbliższej lampy. Ta działa na następną i tak dalej w całym kraju. W mieszkaniach prywatnych są również lampki mniejszych rozmiarów, które dają jasność równą sile światła słonecznego. Można powiedzieć, że jest tu wieczny dzień. O ile chcesz mieć ciemność, zamykasz prąd, ku czemu istnieje odpowiedni klucz i światło gaśnie. Taka świetlna kula wisiała na suficie sali zebrania, na które weszliśmy.
Wkrótce zadzwoniono i wystąpił Czarwaka. Przez pewną grupę obecnych powitany hucznym oklaskiem. Czarwaka jest doskonałym mówcą, pełnym ironii i ognia. Często wywołuje śmiech wśród słuchaczy, czasami wielki entuzjazm. Jest to mężczyzna lat koło 40, o czarnych włosach i czarnym, płomienistym oku. Głos ma mocny i melodyjny, wymowę płynną. Nie mogę tu powtarzać jego długiej mowy i tylko w streszczeniu ją podam. Główny zarzut, jaki Czarwaka stawia organizacji Słońcogrodzkiej, polega na tym, że jest ona niezgodna z naturą. Świat opiera się na ewolucji przyrodzonej i człowiek materialny, taki na przykład jak telury lub kalibany, z biegiem czasu podniesie się na wyższy stopień rozwoju i sam z siebie wyłoni swego astrala. Jest bowiem rzeczą prawdopodobną, że świat materialny prędzej czy później przezwycięży sam siebie, wyzwoli się z materii i zmieni się w świat astralny. Ale musi to być wywołane samoistnym działaniem planety, fal kosmicznych, psychoplazmy idącej z nieskończoności, rozwoju kultury wewnętrznej człowieka itd. Nie może zaś być owocem woli ludzkiej i sztucznych wynalazków. Słońcogrodzianie zadają gwałt naturze. Póki jeszcze człowiek jest człowiekiem, wydobywają z niego widmo, nadając mu byt realny. Natomiast w nicość obracając jego ciało. Ciało to staje się widmem szczególnym, gdyż ono nie znika, ale gdzieś krąży w przestrzeni tak, że pewnego dnia, zazwyczaj w chwili śmierci, ukazuje się w całej pełni na nowo. Zdematerializowane ciało przestaje być czynnikiem ważkim naszego życia. Zmaterializowany astral staje się wszystkim. Powiedzą mi, że ten astral jest istotą wyższą od człowieka, że ma daleko doskonalsze zmysły, że umie latać po powietrzu, że stanął ponad prawami natury, że opanował konieczność i usunął z życia przypadek, że uzyskał potęgę, a pozbawił ją przemocy i tak dalej. Wszystko to prawda, ale utraciliśmy nader cenne rzeczy, mianowicie natężenie ducha. Wysiłek, nieustające poczucie ryzyka i walki o byt, to jest to wszystko, w czym się rozwija rzeczywista wolność ludzkiej woli. Trudność, niebezpieczeństwo, przeszkody, nagromadzenie przeciwieństw, wszystko to usunięto nam sprzed oczu. Mamy nadmiar pewności, nadmiar ułatwień. Jesteśmy ciągle pod nazbyt czujną opieką metafizyki i triumviratu jego ministrów. Powiadają, że my jesteśmy najbardziej wolni ludzie na świecie. Ja zaś twierdzę, że jesteśmy w zupełnej niewoli, gdyż spadliśmy do stanu dzieci, nad którymi nieustannie czuwa niańka. Weźmy na przykład sprawę zawierania związków miłosnych. Anglicy mają tu wielki wysiłek. Robią poszukiwania, próby, łączą się, mylą nieraz, rozchodzą, znajdują piękniejsze oczy niż te, w które dotychczas spoglądali. Słowem, poznają szczęście i nieszczęście. U nas wszystkie te przedwstępne działania znikają. U nas ministerium samo ci wynajduje drugą osobę zgodnie z barwą twojej duszy. I całe szczęście, że psychometria czasami się myli i z tego wynika pewne urozmaicenie naszego życia. Oto jest mój wniosek, który chcę przedstawić narodowi pod rozwagę, aby na jedno pokolenie przerwać magnetyzowanie młodzieży i pozwolić wszystkim trwać, dopóty w ciele materialnym, dopóki tego zapragną. Aby tym jednostkom nieastralnym pozwolone było mieszkać do woli, gdzie zechcą, nie zaś gromadzić ich w jednej okolicy, aby przeprowadzić rewizję naszej konstytucji i stosownie do nowych potrzeb ją zreformować. Hucznym brawem została przyjęta mowa Czarwaki, którego idee widocznie były dość powszechne w tej społeczności, nadmiernie uduchowionej. To zdaje się znaczyły słowa Damayanti. Może tak, a może nie. Teraz przemówił Tamkara. Uważa on za rzecz naturalną, że człowiek tęskni za swoją przeszłością nie tylko ludzką, ale nawet roślinną czy kamienną. Czy człowiek zwykły wobec zwierzęcia nie jest istotą niższą?
Czy nie jest rzeczą korzystną mieć cztery nogi zamiast dwóch, posiadać ogon, ciało mieć pokryte sierścią? Czy nie jest rzeczą dobrą tkwić korzeniami w ziemi spokojnie i nieruchomo, a pewnie i trwale, jak to jest naturą drzew i roślin? A jednak nikt nie pragnie biegać na czterech nogach ani wrosnąć w ziemię. Każdy bowiem łatwo zrozumie, że to byłoby cofnięciem się w daleką przeszłość. Ale i człowiek śmiertelny jest istotą nieostateczną na tym świecie. On jest tylko stopniem do rozwoju istoty wyższej, która ma się z niego wyłonić. Może ta istota wyłoni się drogą powolnej, wielowiecznej ewolucji, ale jeżeli znaleźliśmy sposób przyspieszenia tego procesu, tośmy uczynili to, co do nas należy. Nie sądzę bynajmniej, aby stan, w którym Suryavastu obecnie się znajduje, był stanem najwyższym, do jakiego dojść może ludzkość. Przeciwnie, my jesteśmy dopiero u początku jakiejś nowej ery i stanowimy zapowiedź nowego człowieka, którego natury ani istoty bynajmniej się nie domyślamy. Śmiało jednak możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy wyżsi od człowieka pospolitego, zwanego Homo sapiens. Na dwóch rzeczach opiera się naszą wyższość. Na rozwoju splotu słonecznego do wyżyn świadomości i na znajomości nirvidium. Przeniknęliśmy do istoty organizmu ludzkiego i do istoty budowy materii. Rozwijamy w każdej jednostce siłę mediumiczną, którą zaniedbali inni mieszkańcy planety. I na tej podstawie utrwalamy astral. Uzyskaliśmy tą drogą zalety tak cenne, że ich wartość znacznie przewyższa straty poniesione. Czemuż mamy się wyzbywać tej wyższości? Czarwaka żali się głównie na to, że z życia naszego zginęła przypadkowość. Ale im istota jest doskonalsza, tym mniej ulega przypadkowości, tym większa jest matematyczność jego żywota. Zapewne żaden gracz nie przystąpiłby do gry, gdyby bezwzględnie był pewny wygranej. Ale czy gra jest konieczna? A jeżeliś wygrał główny los i jeżeli rozbiłeś bank, czy jeszcze będzie cię nęciła gra? My jesteśmy jako ci, co wygrali główny los. Zwalczyliśmy walkę o byt, rozwiązaliśmy sprawę socjalną, usunęliśmy z życia wyzysk i pieniądz, podnieśliśmy godność człowieka, stworzyliśmy powszechne braterstwo. Wszystko to jest niemożliwe, o ile natura ludzka pozostaje niezmieniona. Aby stworzyć Republikę Słoneczną, trzeba było przedtem wywołać do bytu nowego człowieka. Przeciwny jestem wnioskowi postawionemu przez Czarwakę. Nie należy wygłaszać takiego prawa, które by pozwalało każdemu do woli zostawać w ludzkiej skórze. I bez tego dorocznie wielka jest liczba takich, którzy od świętej ceremonii uciekają. Inni, za wpływem grzechu, występku, choroby, spadają do stanu upiorów i nie należy im dawać bezwzględnej aprobaty co do wyboru miejsca zamieszkania. Natomiast chcę podać projekt, aby rozróżnić oba typy opornych i aby tę młodzież, która uchodzi od dematerializacji, trzymać w jednej miejscowości. Tych zaś, którzy spadli do stanu cielesnego z winy własnej, w innej. Młodzież ta nie jest występna, lecz chwilowo znajduje się na błędnej drodze. Toż nie jeden do nas sam powraca. Co innego ci, którzy skutkiem grzechu upadli. To zaraza, której nic już nie pomoże. Uważajcie, że u nas krowy, owce, psy i inne zwierzęta, żyjąc w atmosferze przesyconej astralem, ulegają też uduchowieniu wyższemu, niż to się zdarza gdzie indziej. Ale ci są oporni na wszystkie wpływy. Należy więc oddzielić jednych od drugich. Na tym skończył Tankara i na katedrę wszedł Ratanjali. Nie zgadzał się zupełnie na tezę Czarwaki. Człowiek nie tylko ma prawo, ale i obowiązek przyspieszać dzieło ewolucji. Nie ma innego znaczenia cała technika Anglików. Służy ona w tym celu, aby ujarzmić siły natury i oddać je w służbę człowieka. Ale Anglicy znają tylko zewnętrzną stronę sił natury i dla ich opanowania zmuszeni są budować maszyny o konstrukcji bardzo zawikłanej i niebezpieczne dla życia ludzkiego.
Jednak wszystkie te siły znajdują się w człowieku i należy je wyzwolić z organizmu ludzkiego. Takim wyzwoleniem jest wywołanie astrala. Zwulkanizowana istota widmowa człowieka zawiera w sobie wszystkie te maszyny, które Anglicy robią w celach poszczególnych i w rozmaitym gatunku. Anglicy przy tym nie znają nirvidium, to jest nie znają istoty materii i energii. Krążą tylko na zewnątrz tej tajemnicy. Gdyby tę rzecz poznali, zastosowaliby ją na pewno u siebie. Tu chcę poruszyć kwestię, którą już od czasu do czasu poruszano. Dlaczego słońcogrodzianie tak zazdrośnie ukrywają swoje tajemnice i nie chcą ich udzielić innym narodom? Uważają oni, że wszystko, co dotychczas w tym kierunku uczyniono, jest próbą i że nie wolno im jeszcze swoich prawd rozszerzać po świecie. Zdaje mi się jednak, że były już czas wyjść z tego zamknięcia. Przede wszystkim należałoby drogą podboju, czy jakąkolwiek inną, opanować całą wyspę i naszą organizację jej narzucić. U nas jest niechęć przeciw ludziom, mającym odmienną barwę skóry i odmienny zapach. Jest to jednak tylko rzecz zewnętrzna. Miałem okazję magnetyzować niejednego telura i niejednego kalibana. Tak samo jak my posiadają oni siły mediumiczne, a zjawy astralne, jakie się w ich obecności wyłaniają, są również białe, jak nasze zjawy. O ile by je później utrwalić ogniem i kąpielą, nie różniłyby się niczym od nas. Istnieje u nas niechęć do podbojów, ale trzeba będzie tę niechęć przezwyciężyć, gdyż nie tylko naszą wyspę, ale całą Ziemię musimy opanować. O ile bowiem można tę rzecz sformułować, cała ewolucja świata idzie w tym kierunku, aby glob materialny zmienić na glob astralny. Bo jak każda osoba ludzka, tak cała planeta posiada swego astrala. I na tym polega stopniowe uduchowienie bytu na świecie. Materia po to istnieje, aby stać się duchem. I nie tylko Ziemia, ale być może inne planety ulec muszą przemianie, jaką myśmy tu rozpoczęli na Taprobanie. Nie dostaną się tam ludzie ani balonem, ani aeroplanem, ale my moglibyśmy się tam dostać. Choć nie jest wykluczone, że już i tam są duchy, co znają nasze tajemnice. Uważajcie, że my, wprowadzając nasze astrale w stosunki ludzkie, podnosimy co prawda te stosunki na wyższą płaszczyznę, ale narzucamy swoim widmom interesa, uczucia, namiętności i pragnienia ludzkie. Są to ludzie, zapewne doskonalsi, ale zawsze jeszcze ludzie. Rzeczą przyszłości, rzeczą wyższego uduchowienia, będzie zastralizować i zeteryzować wszystko, całą naturę, a z nią i społeczeństwo podnieść na wyższy stopień ewolucji. A zatem, wbrew czarwace, nie tylko nie żądam ograniczenia naszego systemu w naszym kraju, ale przeciwnie, żądam jego rozszerzenia naprzód na całą wyspę, a dalej na całą planetę. Czarwaka jeszcze odpowiadał obu mówcom i ci znów mu replikowali, ale nic już nowego w ich słowach nie słyszałem. Od czasu do czasu to jeden, to drugi dostawał oklaski. Ale w każdym razie nie wymyślali sobie od złodziei, bandytów i tak dalej, ani też nie bili się po twarzach, ani nie wyrywali sobie czupryn. Publiczność nie gwizdała, nie krzyczała, nie wyła. Owszem, w skupieniu słuchano każdego z mówców po kolei. Ostatnia mówiła Damayanti. Jej postać szlachetna i piękna narzuciła słuchaczom oczekiwanie milczące i pełne ciekawości. Wszystkie oczy były w nią wpatrzone. Chcę tu mówić przeciw zasadom Czarwaki. Zapewne, jak w każdym twierdzeniu, są i w jego słowach ziarna prawdy. Ale na czym polega ta prawda? Człowiek jest istotą słabą i łatwo ulega obłędom i pokusom, lecz ani te pokusy, ani te obłędy nie są rzeczą istotną. Są to przypadkowe nawroty ku zamarłej przeszłości. Czarwaka chce właśnie tym obłędom nadać stanowisko kierownicze. Ale jeżeli te pożądania z niższego okresu bytu jeszcze się czasami u nas odzywają,
To znaczy tylko, że reforma, którą zaprowadzili u nas nasi ojcowie, jest jeszcze zbyt ugruntowana w naszych duszach i musimy ją wzmocnić. Taki ferment, jaki tu wywołać pragnie Czarwaka, powtarza się u nas od czasu do czasu, co jedno pokolenie, mniej więcej trzykrotnie w ciągu stulecia, to jest co 33 lata i 4 miesiące. Dlatego to ojcowie nasi postanowili, aby trzykrotnie w ciągu stulecia jeden człowiek dobrowolną ofiarą życia ostatniego odkupił grzechy i błędy swego pokolenia. Zazwyczaj sam naczelnik słońce składa siebie na ofiarę, ale jeżeli zjawi się kto, co gotów sam zamiast niego zginąć na stosie, słońce nie może mu przeszkodzić, nie może jego ślubom zadać kłamu i musi przystanąć na tę zamianę. Jutro właśnie jest dzień ofiary. Widziałam naczelnika i przedstawiłam mu swoją niezłomną wolę, że ja, Damayanti, dawno już ślub uczyniłam i przysięgłam zamiast niego ofiarować się bogom. A niech moja ofiara nie będzie bezpłodna. Cześć, Damayanti! Cześć! Wołała cała sala. Ja zaś aż skamieniałem z podziwu i przestrachu. Istotnie, Campanella mówi, że od czasu do czasu słońcogrodzianie składają bogom ofiarę. Jednakże nie biorą w tym celu zwierząt, gdyż byłaby to ofiara niedobrowolna. Esencją zaś ofiary jest wolność. Kandydat sam się przedstawia. Najczęściej czyni to sam metafizyka. Nie przypuszczałem, aby ten obyczaj się zachował, a jednak dla tradycji czy dla jakiej mistyki obyczaj trwa. I oto Damayanti, opętana jakąś myślą natrętną, zapragnęła tego uroczystego samobójstwa. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.